Jezus nie wstydził się okazywać głębokiego wzruszenia. Płakał przy grobie przyjaciela Łazarza. Był wzruszony łzami wdowy z Nain i wieloma cierpiącymi ludźmi. Zapłakał też na widok Jeruzalem i mówił: gdybyś i ty tego dnia pojęło, co służy pokojowi, lecz teraz jest to zakryte przed twoimi oczami. Nadejdą bowiem dla ciebie dni, gdy twoi wrogowie otoczą cię wałem. Oblegną i ścisną ze wszystkich stron. Zrównają cię z ziemią i zgładzą twoje dzieci. Nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu twego nawiedzenia. Lud, który oczekiwał Mesjasza, nie rozpoznał jego przyjścia w Jezusie. Nie rozpoznał jego miłości, dlatego czekała ich ruina. Również dzisiaj Syn Boży płacze nad naszymi ranami, nad naszą niedolą, cierpieniem, nad wewnętrznym spustoszeniem, jakie czyni w nas zło. Nasza niedola porusza go do głębi. Być może jesteśmy takim miastem, które zmierza do ruiny. Panie Jezu, niech Twoje łzy skruszą zatwardziałe serce moje. Proszę Cię o łaskę głębokiego przejrzenia, abym zobaczył siebie Twoimi oczami.